Gościem portalu Ale Bank jest pan poseł Marek Wikiński. Witam pana. Witam pana, kłaniam się państwu. Panie pośle, niestety ostatnie wyniki z danych demograficznych są bardzo niepokojące. Liczba Polaków wyraźnie się zmniejsza. Wynika to między innymi z potrzeb mieszkaniowych i tego, że brakuje programów, aby zdobywać pieniądze na cele mieszkaniowe, które byłyby lokowane w polskich bankach. Czy sądzi pan, że pomysł powrotu do kas mieszkaniowych, podobnych, które funkcjonują w Niemczech, byłby jakimś dobrym rozwiązaniem i dla sektora bankowego, i dla przeciętnego Kowalskiego? No, problem malejącego przyrostu naturalnego jest problemem bardziej złożonym. Tu przede wszystkim chodzi o kwestie związane z możliwością zatrudnienia przez młodych ludzi, którzy muszą mieć perspektywę życiową, dach nad głową, czyli mieszkanie, własne wymarzone mieszkanie oraz opiekę, cały system opieki nad dzieckiem, możliwość powrotu kobiety po wychowaniu małego dziecka do pracy. Ale jeżeli chodzi o ten wycinek, który rzeczywiście ma olbrzymi wpływ na zmniejszanie dzietności wśród Polaków, ja osobiście jestem gorącym zwolennikiem niemieckiego modelu Sparkasse. Sam oszczędzałem, kiedy w Polsce były jeszcze kasy mieszkaniowe na swoje mieszkanie. Dzisiaj spłacam kredyt do kasy mieszkaniowej i wiem, że ten długi pieniądz po pierwsze mobilizuje ludzi do systematycznego oszczędzania. To nie muszą być jakieś wielkie kwoty, ale ważne, żeby nabrać tego nawyku oszczędzania, żeby jakąś kwotę co miesiąc przez kilka lat wpłacać. Wtedy taki partner dla systemu bankowego jest partnerem wiarygodnym, bo on wie, że trzeba w domowym budżecie po opłaceniu czynszu, energii elektrycznej, abonamentu radiowo-telewizyjnego przelać 200 czy 300 zł do kasy mieszkaniowej. Później, kiedy będzie spłacał pieniądze w wyniku zaciągniętego kredytu, będzie robił to systematycznie, ale budownictwo mieszkaniowe jest jednym z motorów niewykorzystanych dla rozwoju polskiej gospodarki. Musimy się zastanowić, w jaki sposób zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe 1 200 000 Polaków. Tu trzeba stworzyć mechanizmy i być może trzeba wrócić do mechanizmu ulgi podatkowej na mieszkania na wynajem. Trzeba zastanowić się właśnie nad systemem kas mieszkaniowych tak, aby Polacy poprzez systematyczne oszczędzanie mogli po pewnym czasie zgromadzić ten wkład własny, który będzie umożliwiał im zaciągnięcie kredytu. Teraz po zaostrzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zasad udzielania kredytów naprawdę znam osobiście dziesiątki młodych ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej i tak naprawdę oni będą musieli całe życie mieszkać albo u rodziców, albo u teściów, a przecież chyba nie o to chodzi. Także mam nadzieję, że w nowym Sejmie Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie mógł zaprezentować propozycje związane z długoterminowym oszczędzaniem z przeznaczeniem zgromadzonych środków na budownictwo mieszkaniowe. Jeszcze jest jeden bardzo ważny aspekt, panie pośle, mianowicie suma oszczędności Polaków szacowana jest mniej więcej na 950 miliardów złotych. No, ale się mówi o 1 150 000 000, to zależy od szacunków. Razem z przedsiębiorcami to jest właśnie taka już gigantyczna suma. To jest naprawdę góra pieniędzy, które teraz albo mogą dalej leżeć niewykorzystane, albo mogą być właśnie przepompowane takimi pompami sącotłoczącymi w poszczególne wycinki, które powinny być właśnie takim motorem napędowym, czyli infrastruktura, budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, to wszystko, co poprawia konkurencyjność Polski w Europie i na świecie, tak abyśmy mogli przyciągać inwestorów zagranicznych i tworzyć najważniejszą rzecz, nowe miejsca pracy. Infrastruktura zarówno drogowa, jak i informatyczna dzisiaj jest wielką barierą, kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami zagranicznymi, do inwestowania w Polsce. To moglibyśmy własnymi pieniędzmi naprawdę udrożnić. A czy Sojusz Lewicy Demokratycznej ma jakieś pomysły dotyczące sektora bankowego, żeby usprawnić jego funkcjonowanie? No, tutaj na pewno musimy zastanowić się, czy utrzymywanie
zasad, takich samych rezerw dla olbrzymich banków korporacyjnych z olbrzymimi kapitałami, własnymi kapitałami zagranicznymi i stosowanie takich samych zasad, takiego samego mianownika dla małych polskich banków, banków spółdzielczych jest zasadne. Ja osobiście uważam, no, że nie można tak samo traktować słonia, jak i mrówki. Tu powinno być inne rozwiązanie, a wiadomo, że w ekosystemie potrzebne są i mrówki, potrzebne są i słonie, przynajmniej w niektórych krajach. Także my powinniśmy zastanowić się nad tym, w jaki sposób pomóc małym polskim bankom spółdzielczym, które mają nie tylko zadania komercyjne, ale również misje do wypełnienia i banki spółdzielcze, które są własnością spółdzielców. No, jest to też własność prywatna, ale ma troszeczkę inny rodzaj oddziaływania na lokalne społeczeństwo niż robią to banki komercyjne. Tutaj one są odmiejscowione. Bank komercyjny tak naprawdę klient tego banku nie ma zielonego pojęcia, gdzie się znajduje jego zarząd, jego prezes zarządu, a w banku spółdzielczym prezesa zarządu banku spółdzielczego spotyka na targu i na ulicy, także może z nim porozmawiać na bieżąco i na bieżąco jak gdyby widzi sytuację swojego banku, czy dobrze się mają jego depozyty, czy są bezpieczne jego pieniądze, a z kolei kiedy jest kredytobiorcą, każdego niemalże ranka może powiedzieć: panie prezesie, proszę uprzejmie o odroczenie terminu płatności raty kredytowej, ponieważ mam przejściowe kłopoty. Także tutaj jest olbrzymia przepaść między filozofią postępowania banków komercyjnych, a banków spółdzielczych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.